Proszę Państwa, ja pozwoliłam sobie trochę zmienić temat mojego wystąpienia, bo pierwotnie miałam mówić o polskich bibliotekach cyfrowych, bo miałam nadzieję, że będę już miała więcej takich przykładów do porównania, ale bezpiecznie jest zostać przy swojej bibliotece, tak żeby bardzo dokładnie Państwu wyjaśnić, co zrobiłam i dlaczego tak zrobiłam. I teraz wybór takiej czy innej drogi oczywiście będzie należał do Państwa i Państwo zdecydujecie, jak to u Was ma być, no ale te podstawowe takie przesłanki, które spowodowały, że właśnie zastosowałam takie, a nie inne zapisy, Państwu tutaj dzisiaj przedstawię. I tak, czy musimy oznaczać status prawny materiałów w polskich bibliotekach cyfrowych? Otóż no, wydaje się, że niestety, ale tak. Powinniśmy jasno określić ten status prawny z różnych powodów, tak? Dlatego, że po pierwsze, czytelnicy nasi chcą dostać teraz jasną informację. Może jeszcze tak jak tutaj padało już takie określenie, że nie do końca użytkownicy internetu są świadomi tego, że w ogóle te utwory w internecie jakikolwiek status prawny posiadają, ale coraz więcej takich pytań się pojawia i my jako instytucje publiczne powinniśmy czytelnikom taką informację dać. Dlatego, że zarządzanie zasobem cyfrowym tego od nas wymaga. Co to znaczy? To znaczy, że my nie robimy bibliotek cyfrowych na dziś czy na jutro, ale my robimy te biblioteki cyfrowe, które mają lata przetrwać. Tak? I oznaczenie statusu prawnego takiego utworu jest bardzo ważne. Oczywiście to, co mówił Tomasz Ganicz tutaj przed chwilą, że ten status prawny się może zmieniać, nie daj Boże, tak? I my też będziemy musieli podążać za tymi zmianami i wykluczać ewentualnie to, co dzisiaj już umieliśmy, to jest inna sprawa, ale ten jasny status związany z zarządzaniem już konkretnym zasobem, tak, plikami, dokumentami, on powinien, metadanymi, on powinien być zaznaczony. Dlatego, że powinniśmy tworzyć biblioteki cyfrowe zgodnie z prawem, pracujemy dla instytucji publicznych, które muszą być transparentne i zasady postępowania powinny być jasne. Czy mamy dzisiaj takie możliwości, żeby to zrobić? Oczywiście jeszcze jakiś czas temu takich możliwości nie było, natomiast dzisiaj mamy już schemat Dublin Core, w którym wyraźnie jest zapisane, że takie pole prawa trzeba wypełnić. Państwo nie znacie tego, ja też nie znałam czegoś takiego, bo w Marku wcześniej czy w innych schematach opisu nie było pola prawa. To się po raz pierwszy pojawiło w związku z internetem. No i na początku, jak tworzyliśmy biblioteki cyfrowe, tośmy w ogóle się tym nie przejmowali, prawda? Zresztą ogólnie ja myślę, że kultura prawna w Polsce stoi na dość niskim poziomie w tym znaczeniu, że jako ogół społeczeństwa, po pierwsze nie przejmujemy się prawem za bardzo, tak? To jest związane jakoś z tą naszą tradycją, a po drugie, no, nie ma u nas takich pokazowych i strasznie ostrych procesów prawnych jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie ludzie się bardzo boją tego, pilnują tego i wiedzą, jakie konsekwencje im za to grą. My podchodzimy tak do tego prawa, prawda, z lekką taką, bym powiedziała, swobodą. I to nas zastanowiło, przynajmniej mnie zastanowiło, Państwa pewnie też, że jak zobaczyłam schemat Dublin Core i zobaczyłam jakieś pole praw, mówię, Matko Boska, po co to jest? Czy ja na pewno to muszę jako bibliotekarz wypełniać? Tak? Na początku mieliśmy w schemacie, Państwo pamiętacie, tylko jedno pole, to ogólne prawa i tam ogólny zapis, że jakieś prawa tam trzeba wpisać. I nikt z nas nie miał zielonego pojęcia, co tam wpisać. W związku z tym ja przez pierwsze lata tworzenia biblioteki sobie nic tam nie pisałam, bo nie miałam zielonego pojęcia, co wpisać. Tak? Ale w pewnym momencie zaczęłam się nad tym zastanawiać, bo zobaczyłam, że w bibliotekach zachodnich to jest bardzo dokładnie opisane. Amerykańska Biblioteka Kongresu ma całą stronę na ten temat. Ja mówię, matko, jak oni mają całą stronę, a to jest biblioteka królowa wszystkich bibliotek, to ja gorsza być nie mogę, ja też coś muszę z tym chyba zrobić, tak? No i po prostu zaczęłam się zastanawiać, co tam trzeba wpisać. No i tak się zaczęło moje to zainteresowanie tym polem prawa, które dzisiaj przybrało już konkretne kształty. No i teraz Państwo macie ten termin rights, prawa po polsku tłumaczone, definicja bardzo ogólna, informacje o prawach zawartych w zasobie lub o prawach do zasobu, tak? Zazwyczaj podaje się tu informacje o prawach zawierających klauzule dotyczące praw własności związane. No Państwo przyznacie, że to jest nie wiadomo jaka klauzula, no dość ogólna klauzula o prawach, nie było za bardzo wiadomo co tutaj wymyśleć. I na dodatek w ostatnim schemacie Dublin Core jeszcze nam pomogli, tak, i dodali nam jeszcze następne pola, czyli mamy teraz jeszcze pola właściciel praw, licencja i prawa dostępu.
jak to wygląda na świecie, już na konferencji w Gnieźnie i w Poznaniu w warsztatach dyskutowaliśmy o tym, to nawet koleżanki z Biblioteki Narodowej nam przygotowały taki ładny pokaz, jak to na świecie wygląda. No wygląda bardzo różnie, tak, od bardzo poważnych zapisów do takich zasobów cyfrowych, które nie mają w ogóle zapisów copyrightowych, prawda? Więc najczęściej dzisiaj chyba to się pojawia raczej takie ogólne stwierdzenie bardziej niż w schemacie Dublin Core. Ale już pierwsze jaskółki są i gdzieś tam w schemacie Dublin Core zaczynają się pojawiać jakieś zapisy, bo gdybyśmy tych zapisów światowych mieli więcej, to moglibyśmy zrobić analizę i któryś z tych modeli wybrać. Ale tak naprawdę w Polsce jesteśmy też zostawieni na razie swojej inwencji twórczej. Tak? Tę inwencję twórczą staramy się jakoś wykazywać. Nie ma jednolitych standardów, jak to zapisać. Te wszystkie definicje są dość ogólne, no więc musimy sobie jakoś z tym poradzić. Więc co z tego dla nas wynika? No musimy sobie radzić z tym sami i spróbować zadawać takie podstawowe pytania, zanim w ogóle zaczniemy skanować utwór. Nie jak już zeskanujemy i przygotowaliśmy i mamy go wypuścić, tak? Tylko zanim zaczniemy skanować, bo skanowanie to jest bardzo ważne pole eksploatacji, na które też musimy mieć pozwolenie, tak? Czyli już przed skanowaniem zaczynamy myśleć po cichu albo głośno, jak kto woli, tak? I teraz tak, pierwsze pytanie to jest takie, to jest zresztą te pytania tu padały, jak pan Tomasz Ganicz mówił o tym, jak wygląda to od strony kalkulatora, tak? Czy prawo autorskiemu utwór w ogóle podlega? To jest takie pierwsze i podstawowe pytanie, tak? I czy jest w domenie publicznej? Jeśli nie, no to jakiemu prawu autorskiemu podlega i tak dalej, i tak dalej. I teraz powiem Państwu, jaka jest moja praktyka, ponieważ ja nie jestem bibliotekarzem, nie jestem prawnikiem, nie znam międzynarodowego prawa autorskiego i wolałabym się przez nie przebijać. Tutaj w przypadku Wikimedii to widać, że to jest potężne wsparcie międzynarodowe i oni rzeczywiście podlegając prawu amerykańskiemu jednak mają restrykcje. Ja ostrożnie, z ostrożności w ogóle nie tykam dzieł zagranicznych, bo to jest zbyt duże ryzyko, chyba że minie te 140 lat bezpieczne, o którym mówił tutaj pan Ganicz, że wtedy, jeżeli 140, 120, XIX wiek, niemiecka, bo my mamy w Toruniu dużo niemieckich książek, tak? I one są związane z Pomorzem, bardzo ważny dla nas obszar badań. I te pomorskie książki, Pomer, Prusy, to wszystko trzeba by wrzucić do biblioteki cyfrowej, a to są wszystko niemieckie książki. I trzeba być strasznie ostrożnie z tym postępować, czyli trzeba bardzo uważać na to i te współczesne to w ogóle, jak ja przygotowuję jakiś projekt, ostatnio robimy Kopernika, wszystkie rzeczy, to ja od razu przy zagranicznych mówię, tego nie ruszamy. Tak jak przy filmach. Filmów w ogóle nie ruszamy, bo to się nie da ugryźć z żadnej strony. No ale jeśli ktoś by poznał prawo niemieckie bardzo dokładnie oczywiście i tego i wiedziałby, że to jest zgodne z, no to oczywiście można to tego. Dobra, czyli to jest tak. I teraz, jak wygląda ten status materiałów ogólnie generalnie? No to już było mówione, generalnie to mamy dwa statusy, jakby ma. Albo jest copyright, albo nie ma copyrightu, tak? Czyli to są te dwie, jest wolny utwór, i za każdym razem wtedy bibliotekarz musi inaczej do takiego utworu podchodzić, inaczej na niego spojrzeć. I teraz te utwory, które nie podlegają prawu autorskiemu, no to wolne od ograniczeń, to już było dużo mówione, domena publiczna. Nie mamy co prawda definicji domeny publicznej, przynajmniej takiej oficjalnej definicji domeny publicznej, bo nieoficjalne mamy i te nieoficjalne także są. Jest tutaj zacytowana taki tekst, definicja, którą wypracowaliśmy w takim europejskim projekcie Komunia. Komunia to jest projekt europejski, który już kilka lat trwa, i w ramach którego właśnie próbuje się określić, czym jest domena publiczna. I to nie w kontekście jednego kraju, ale w kontekście Europy, a także globalnym kontekście. Na te konferencje komunii przyjeżdżają ludzie z całego świata, no i wypracowaliśmy taki manifest domeny publicznej, gdzie elementy definicji się zawierają. Przy czym muszę Państwu powiedzieć, że wypracowanie tej definicji było bardzo trudne, bo nie do końca była zgoda co do tego, że wszystkie utwory, które teraz są uwalniane, chociażby przy pomocy wolnych licencji,
i tworzą jakby też domenę publiczną, bo wolną domenę od praw autorskich, że to też jest domena publiczna. Na początku rozróżnialiśmy domenę publiczną strukturalną, funkcjonalną, ale potem po dyskusjach prawników jednakowoż od tej drugiej definicji odstąpiono, czyli jeszcze dużo pracy przed nami, tak? Jeszcze dużo pracy przed nami w dookreśleniu, czym jest domena publiczna. Czy wszystko, co wolne w sieci, to jest domena publiczna? No to są takie trudne pytania, nie będę czytać tego, tak, bo to Państwo już wiecie. I teraz tak, manifest domeny publicznej. Manifest domeny publicznej został umieszczony na stronach internetowych właśnie tego projektu. Był podpisany przez bardzo wiele instytucji. Państwo możecie też, jeżeli będziecie, jest w materiałach, a tak, jest także w materiałach Państwa. Jeśli ktoś z Was uzna, że ten manifest jest ważny, tak, albo instytucjonalnie, albo nawet prywatnie, proszę zobaczyć, tu są nazwiska osób, które podpisały manifest, to można wejść na stronę i tu jest takie miejsce, gdzie można to podpisać. Natomiast tu są przekłady manifestu i myśmy dokonali także polskiego przekładu i tu Państwo możecie sobie pobrać także, gdybyście chcieli w wersji elektronicznej z jakichś powodów, on jest na licencji Creative Commons, można go pobrać i gdzieś do swoich stron, jeśli ktoś taką potrzebę odczuwa, dać. I to jest z tego manifestu ja właśnie wyciągam te elementy, które mi definiują, czym jest domena publiczna. No i tutaj, tak jak mówię, oprócz tych utworów, co do których prawa już wygasły, czy nigdy nie należały do domeny publicznej, które z prawa jakoś wynikają, także jest bardzo, bardzo wiele wartościowych prac, które zostają przez ludzi zwykłych, wypuszczanych, uwalnianych do sieci, które także tworzą pewne dobro wspólne, ważne dla nas. I teraz tak, jak ja opisuję w tym schemacie Dublin Core utwory z domeny publicznej? Więc ponieważ mamy w tej chwili cztery pola do opisu, tak? Czyli pierwsze pole takie ogólne prawa i później te podpola wszystkie. To ja musiałam dla każdego z tych pól wymyśleć jakieś wyrażenia. I teraz tak, proszę zobaczyć, jak to wygląda. Ja będę Państwu te przykłady praktyczne pokazywać, bo to lepiej wam się zapamięta te rzeczy. A mianowicie tak, w przypadku utwory z domeny publicznej, i co wchodzi? Idzie. Nie wiem, czy to będzie widoczne, ale to jeszcze nie to. Aha, to opis będzie później. To tutaj jest tylko takie odesłanie do zasad udostępniania, gdzie mam bardzo dokładnie określone, czym jest domena publiczna. Chodzi o to, proszę Państwa, żeby wyjaśnić czytelnikom, czym jest domena publiczna. Ten fragment, który tutaj jest na stronie przygotowany dla uczestników, on też opierał się częściowo na definicji domeny publicznej, tej z manifestu, ale został bardzo mocno okrojony i podanych kilka polskich zasad, po to, żeby w sposób maksymalnie uproszczony czytelnikowi wyjaśnić, co to takiego jest. I to było przeglądane przez kolegów, którzy się na tym znają, także prawnika, żeby to było jasne. I ja pierwszy zapis, jaki robię w tym ogólnym, w przypadku utworu z domeny publicznej, w tym pierwszym polu, to jest zapis dla wszystkich bez ograniczeń. Taki krótki sobie wymyśliłam zapis. Dla wszystkich bez ograniczeń, tak? To jest pierwszy, domena publiczna, przepraszam bardzo, to w prawach dostępu jest dla wszystkich. Domena publiczna, jeszcze w nawiasie uzgodniliśmy, chociaż to nie jest konieczne, ale uzgodniliśmy z panem Skarbimirem Kwiatkowskim, który jest u nas prawnikiem i też informatykiem, który pomaga mi robić bibliotekę cyfrową, że damy po angielsku określenie, bo wszystko idzie do Europeany i z punktu widzenia Europeany, wyszukiwania w Europeanie, a także informowania użytkowników Europeany o tym, że to jest public domain, jest bardzo ważne. To pojęcie jest coraz szerzej znane, więc public domain dla Anglików nie jest znowu aż takie bardzo, bardzo trudne. I prawa dostępu właśnie w tym drugim podpolu pisze dla wszystkich bez ograniczeń. I wtedy więcej klika sobie nasz użytkownik na więcej i wchodzi do tego wyjaśnienia, czym jest domena publiczna. Czyli w przypadku utworu, na którym już nie mamy praw autorskich, wypełniamy tylko dwa pola. Tak? Pierwsze pole, domena publiczna, i drugie pole, prawa dostępu. I koniec. Bo tu nie wchodzą w grę tamte inne pola, nie muszą być wypisywane.